Naturalne metody wspierania zdrowia organizmu cieszą się dużym i stale rosnącym zainteresowaniem. W przypadku problemów zdrowotnych, w tym chorób trzustki, warto zatem sięgać po zioła, które można spożywać w formie herbat czy pastylek. Zioła wspomagające trzustkę mogą działać dość silnie, a więc ich przyjmowanie powinno być konsultowane ze specjalistą. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Stosowane dawniej i nieco zapomniane naturalne metody wspierające zdrowie organizmu ponownie wracają do łask. Wspomniane zioła na trzustkę mogą bowiem wspierać pracę narządu oraz ułatwiać jego regenerację. Poza tym herbata na trzustkę zaparzana z ziół może działać przeciwzapalnie. Zawarte w ziołach składniki pobudzać mogą wydzielanie enzymów produkowanych przez trzustkę i wpływać dobroczynnie na cały układ pokarmowy. Trzustka to narząd, który w organizmie człowieka pełni istotną rolę. Trzustka pełni bowiem zarówno funkcję wewnątrzwydzielniczą, która polega na produkcji hormonów, jak również rolę zewnątrzwydzielniczą związaną z produkcją soku trzustkowego zawierającego enzymy trawienne. Choroby trzustki mogą mieć przebieg ostry lub łagodny. Mogą się one rozwijać przez długi czas i w pierwszej fazie rozwoju nie dawać objawów. Ryzyko związane z ich występowaniem zwiększa ekspozycja na negatywne czynniki takie jak niewłaściwy styl życia, nadmierne spożywanie alkoholu, stosowanie wysokobiałkowej lub niskobiałkowej diety czy zbyt mała podaż mikroelementów, makroelementów i antyoksydantów. Zaburzenia pracy trzustki manifestują się w postaci biegunek, mdłości czy utraty masy ciała. Wśród innych objawów chorób trzustki wymienia się również dolegliwości bólowe brzucha oraz gorączkę. W przypadku występowania zaburzeń związanych z prawidłową pracą trzustki poleca się zadbanie o odpowiednią dietę. Oczywiście tak zwane dietetyczne leczenie trzustki powinno uwzględniać indywidualne potrzeby danego pacjenta, w tym jego problemy zdrowotne. Należy brać również pod uwagę stopień nasilenia objawów chorobowych, stan odżywienia pacjenta czy poziom wydolności trzustki. Stosowana w stanach przewlekłych dieta zapewnia trzustce spokój czynnościowy. W przypadku ostrego zapalenia trzustki konieczne jest jednak stosowanie żywienia jelitowego lub pozajelitowego. Obniżona wydolność pracy trzustki wymaga wdrożenia działań, które usprawnią jej pracę oraz zapobiegną dalszym niekorzystnym zmianom. Pacjenci powinni zatem zadbać o właściwą dietę, w której ograniczona jest podaż tłuszczu. Kaloryka diety powinna być dostosowana do potrzeb danej osoby. Chorzy mierzący się z zaburzeniami pracy trzustki powinni ograniczyć ilość spożywanych produktów smażonych i tłustych mięs oraz tłustego nabiału. Nie są również polecane konserwy i produkty wędzone oraz orzechy i pestki, pełnoziarniste produkty zbożowe, kakao czy mocna herbata i kawa. Poza tym konieczne powinno być ograniczenie ilości spożywanych surowych owoców i warzyw, w tym roślin strączkowych i kapustnych. W zamian należy sięgać po jasne pieczywo, kaszę, makarony i biały ryż. W diecie powinny znaleźć się chude ryby, wędliny i mięsa, a także ziemniaki, gotowane warzywa, dżemy i niskotłuszczowy nabiał. Potrawy powinny być przygotowywane na parze, duszone lub pieczone. Mogą być do nich dodawane zioła, które wspierają pracę trzustki oraz przyspieszają regenerację narządu. Zioła można przyjmować w celu wspierania pracy trzustki. Szereg z nich wykazuje działanie przeciwzapalne oraz spazmolityczne dzięki zawartym w nich substancjach aktywnych. Spożywane zioła tonizują czynność przewodu pokarmowego oraz wpływają na przyspieszenie procesów regeneracyjnych błon śluzowych, które objęte są stanem zapalnym. Zioła mogą być stosowane wspomagająco zarówno w przypadku leczenia istniejących chorób narządu, jak i w ramach profilaktyki zdrowia. Zioła mogą być przyjmowane w formie naparów, herbatek oraz leków ziołowych, które dostępne są bez recepty. Zioła wspomagające trzustkę mogą działać dość silnie i powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza. Mogą być przyjmowane w przypadku stanów przewlekłych oraz w celach profilaktycznych. Warto w tym wypadku sięgać do odpowiednio komponowane mieszanki ziół, które są dopasowywane do potrzeb danego pacjenta. Należy zatem korzystać z pomocy wykwalifikowanego zielarza czy farmaceuty.
Przyjmowanie produktów roślinnych ma na celu zadbanie o prawidłowy przebieg procesów trawiennych oraz efektywną produkcję hormonów uczestniczących w optymalnym funkcjonowaniu ustroju. Ziołolecznictwo dobrze połączyć ze zdrowym trybem życia, w tym unikaniem palenia papierosów oraz ograniczeniem spożycia przetworzonej żywności. Zawarta w karczochach apigenina to bioflawonoid, który indukuje tak zwaną śmierć komórkową nowotworów trzustki. Zmiany nowotworowe trzustki należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych oraz cechują się niskim współczynnikiem przeżycia pacjentów. Rak trzustki jest bardzo agresywny, a ilość diagnozowanych w Europie przypadków systematycznie się zwiększa. Tego rodzaju nowotwory złośliwe zwykle dotyczą osób po 60 roku życia, choć niekorzystne zmiany mogą również występować u osób młodszych. W większości przypadków rak trzustki skorelowany jest z cukrzycą, a w momencie diagnozy dochodzi do przerzutów do węzłów chłonnych. Wśród czynników zwiększających ryzyko związane z rozwojem raka wymienia się palenie papierosów, choroby przyzębia, otyłość oraz zapalenie trzustki. Obecne w karczochu substancje aktywne uruchamiają syntezę enzymów, które są odpowiedzialne za ograniczanie ilości białek antyapoptycznych w komórkach nowotworowych. Białka te z kolei odpowiedzialne są za apoptozę, czyli zaprogramowane samozniszczenie komórek. Karczoch działa dość silnie, a w jego komórkach zawarta jest inulina oraz kwas chlorogenowy. Związki te regulują funkcję trzustki oraz wpływają na poprawę trawienia. Karczoch ograniczać może również stany zapalne oraz zmniejszać może poziom cukru we krwi. Przyjmuje się, że roślina zapobiega również uszkodzeniu narządu przez alkohol oraz inne czynniki działające toksycznie. Zawarte w karczochu flawonoidy wykazują działanie przeciwutleniające, które chronią komórki przed negatywnym wpływem wolnych rodników oraz stresem oksydacyjnym. Ekstrakt z karczocha może ograniczać stan zapalny trzustki oraz regulować właściwy poziom cukru we krwi. Obecne w karczochu eskwiterpeny zwiększać mogą produkcję żółci w wątrobie oraz w pęcherzyku żółciowym. To z kolei ułatwia rozkład tłuszczów, wpływa na łatwiejsze trawienie oraz redukuje gazy i wzdęcia. Borówka czarna, czyli borówka europejska, to roślina, która wykorzystywana jest w medycynie naturalnej już od dawna. Liście borówki zawierają garbniki flawonoidy katechiny oraz witaminę C. Spożywanie liści borówki wspiera zdrowie trzustki, ogranicza stan zapalny oraz zwiększa efektywność trawienia poprzez indukcję produkcji enzymów takich jak amylaza i lipaza. Czarna porzeczka bogata jest w flawonoidy witaminy A i C oraz inne związki o działaniu przeciwutleniającym. Przeciwutleniacze chronią komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które mogą prowadzić do rozwoju chorób serca, nowotworów oraz cukrzycy. Poza tym czarna porzeczka działa przeciwzapalnie. Z uwagi na wysoką zawartość błonnika, czarna porzeczka wspiera pracę trzustki, przyspiesza perystaltykę jelit oraz ułatwia trawienie i wchłanianie składników odżywczych przyjmowanych wraz z pożywieniem. Wysoki poziom witaminy K2 wpływa korzystnie na przemiany metaboliczne wapnia, które zachodzą w trzustce. Dzięki temu wapń kierowany jest do kości i nie odkłada się w tkankach miękkich, w tym w tętnicach. W roślinie znaleźć można m.in. flawonoidy i polifenole, które usprawniają produkcję hormonów takich jak np. insulina. W komórkach rośliny obecna jest również inulina, która ułatwia rozkładanie i przemiany kwasów tłuszczowych. To z kolei zmniejsza obciążenie trzustki i zapobiega jej uszkodzeniu. Cykoria bogata jest również w karotenoidy oraz witaminę C. Związki te redukują stan zapalny trzustki oraz ograniczają ryzyko związane z rozwojem zmian nowotworowych. Dziewanna to roślina, która bogata jest w związki aktywne, w tym terpeny i flawonoidy, które wykazują działanie przeciwzapalne. W efekcie spożywania dziewanny ograniczona może być ilość problemów trawiennych, w tym wzdęć, nadmiaru gazów i bólu żołądka. Obecne w roślinie sapeneni działają antybakteryjnie i ograniczają ryzyko związane z negatywnym wpływem bakterii E. coli czy Salmonella. W związku z tym ograniczone są ewentualne wymioty i biegunki. Dziewanna zawiera również duże ilości przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki i redukują negatywny wpływ stresu oksydacyjnego. Związki te działają korzystnie na zdrowie trzustki oraz są polecane dla osób borykających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów czy chorobą leśniowskiego Crohna. W
ekstrakcie przygotowywanym z liści brzozy obecne są flawonoidy, które działają przeciwzapalnie i antyutleniająco. Ograniczają one stan zapalny w trzustce oraz wpływają na prawidłową pracę organu. Chronią one również przed negatywnym wpływem wolnych rodników. W wyniku przyjmowania tego zioła na trzustkę dochodzić może do redukcji wzdęć oraz obniżenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Ograniczone jest również uczucie zmęczenia i wyczerpania organizmu. Fiołek trójkolorowy bogaty jest w przeciwutleniacze oraz związki o działaniu przeciwzapalnym. Herbata na trzustkę przygotowywana z fiołka trójbarwnego przyspiesza regenerację komórek trzustki oraz poprawia jej stan. Poza tym roślina umożliwia obniżenie poziomu cukru we krwi oraz zapobiega gwałtownym skokom jego zawartości. Roślina wykazuje również działanie antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Ogranicza zatem rozwój patogenów, które mogą powodować uszkodzenia trzustki i prowadzić do zaburzeń pracy narządu. W kwiatach rośliny obecne są związki fenolowe, które działają przeciwzapalnie. W przypadku dolegliwości związanych z pracą trzustki szczególnie istotny jest tymol, który wykazuje właściwości przeciwzapalnie oraz przeciwutleniające. Poza tym redukuje on poziom węglowodanów w surowicy krwi oraz zmniejsza tak zwaną insulinooporność. Herbata na trzustkę przygotowywana z kwiatów macierzanki ogranicza stan zapalny trzustki oraz ogranicza ryzyko związane z rozwojem cukrzycy i zmian o charakterze nowotworowym. Roślina poprawia również procesy trawienne oraz wpływa na bardziej efektywne wchłanianie i wykorzystywanie składników odżywczych dostarczanych do organizmu wraz z pożywieniem. Szałwia to roślina, która znana jest od dawna i chętnie wykorzystywana jest w medycynie naturalnej. Składniki aktywne, które zawarte są w roślinie, wykazują pozytywny wpływ na trzustkę poprzez redukcję stanu zapalnego oraz regulowanie poziomu insuliny. Poza tym tego rodzaju zioła wspomagające trzustkę zapobiegają negatywnemu wpływowi wolnych rodników, które prowadzą do utleniania i uszkodzenia komórek trzustki. Utlenianie prowadzić może do śmierci komórek trzustki oraz trwałego uszkodzenia organu. Herbata na trzustkę przygotowywana z szałwi ułatwia obniżenie szkodliwego dla organizmu cholesterolu LDL, który pogarsza stan trzustki i ogranicza jej wydajność. Nadmiar cholesterolu prowadzić może bowiem do zatykania się tętnic. Poza tym ekstrakt przygotowywany z szałwi zwiększa wydzielanie żółci z wątroby oraz przyczynia się do zwiększenia efektywności procesów trawienia oraz wchłaniania składników odżywczych pozyskiwanych z pokarmu. Melisa to roślina, która od wielu lat jest chętnie wykorzystywana w przypadku dolegliwości związanych z zaburzeniem prawidłowego trawienia. Zioło wspomaga odpowiednią przemianę materii oraz oddziałuje pozytywnie na trzustkę. Ogranicza jej stan zapalny oraz chroni ją przed uszkodzeniami. Zwiększa również ilość enzymów, które są odpowiedzialne za trawienie tłuszczów oraz chroni komórki przed negatywnym wpływem stresu oksydacyjnego. Te właściwości wynikają z obecności przeciwutleniaczy. Zawarte w melisie związki wykazują działanie przeciwzapalne oraz regulują poziom cukrów i tłuszczów w organizmie. Melisa może być również przyjmowana w przypadku problemów związanych z nadmiernym zmęczeniem czy drażliwością. Zwiększa ona bowiem poziom energii, dostarcza witamin i minerałów oraz ogranicza negatywne skutki stresu. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!